No dobrze, dzień dobry Państwu. Jesteśmy po raz kolejny w kamienicy na Kurzowskiego. No, zmusił nas poniekąd do tego Pan Burmistrz, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej pozwolił sobie na kilka ciekawych wypowiedzi. Pozwoliliśmy tu Państwa zaprosić, lokalne media, bo robimy to w sposób transparentny i chcemy, żeby naprostować pewne informacje, które właśnie padły na sesji Rady Miejskiej 28 lutego. Burmistrz stwierdza, że wchodzi w życie mieszkańców i tutaj akurat ja się z nim w pełni zgadzam, natomiast z kolejnymi już frazesami typu apel o pomoc, trzeba rozmawiać, trzeba mieszkańców uspokajać, czy też wytłumaczyć, trzeba z mieszkańcami być w kontakcie. Jeśli chodzi o apel o pomoc, to mieszkańcy apelują o to już od 2 czerwca 2022 roku, czyli jakieś 8-9 miesięcy. Trzeba rozmawiać. Dlaczego burmistrz do dnia dzisiejszego nie spotkał się tutaj z mieszkańcami? Trzeba mieszkańców uspokajać. No i to właśnie czynimy z panią radną Jolantą Górską i panem Albertem Zielińskim. Mieszkańcom trzeba tłumaczyć, tak, wydaje mi się, że trzeba to tłumaczyć, że trzeba w spokoju i opanowaniem przeciwstawić się złu i szantażu ze strony burmistrza. Trzeba z mieszkańcami być w kontakcie. Ile razy burmistrz był w kontakcie z mieszkańcami? Nie wiem, ja praktycznie codziennie rozmawiam z Wiolą albo ze Zbyszkiem, to po kilka razy. Następnie burmistrz podczas sesji mówił, że kierownik budowy będzie się bał podpisać protokół odbioru mieszkania. Otóż kierownik budowy oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, to jest wiceburmistrz Mikroda i pani Magdalena Szymkowiak, podpisali odbiór mieszkania 15 grudnia 2022 roku. 22 roku, tak. Pomimo, że mieszkanie nie było zdatne jeszcze do zamieszkania, burmistrz następnie kontynuuje serię swoich kłamstw i pomówień. Naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Wykonawca odmówił nam pracy na tym mieszkaniu. Burmistrz to wypowiada 28 lutego, kiedy no, wykonawca opuścił ten lokal mieszkalny 16 grudnia. To jest dosyć dziwne. Następnie burmistrz przyznaje się jednak, że nie rozmawiał z mieszkańcami i jest zdziwiony, chociaż kilka chwil wcześniej apelował o kontakt z mieszkańcami i uświadamiał oławian, iż trzeba rozmawiać. W kolejnej wypowiedzi Frischmann wygaduje frazesy, że nie wolno wykorzystywać mieszkańców do walki politycznej. A kto od miesięcy szantażuje lokatorów Kutrowskiego 4? Kto podczas sesji Rady Miejskiej szkaluje i pomawia państwa Bieleckich oraz ich wykonawcę tego remontu? Kto zaatakował lokatorów i mieszkańców Ławy podczas ich nieobecności na sali? I kto w końcu znęca się nad tymi mieszkańcami? Otóż nie kto inny jak burmistrz Tomasz Frischmann. Ten polityczny i haniebny atak burmistrza na zwykłych mieszkańców Ławy ma jeden cel. Zastraszyć wszystkich kolejnych, którzy chcą domagać się swoich praw. Nie ma na to zgody, te czasy się skończyły. Następnie burmistrz znów manipuluje i kłamie, stwierdzając, że państwo bieleccy zdewastowali własne mieszkanie, wyrzucili panele, które zostały sfinansowane przez podatników. Otóż pan burmistrz w swoim wystąpieniu chciał podeprzeć się zdjęciami, jednak dziwnym trafem nie wyświetliły się one, bo po prostu ich nie ma. Do tej perfidnej manipulacji opinii publicznej Frischmann dokłada kłamstwo, iż to podatnicy sfinansowali panele państwu bieleckim. Jest to kłamstwo, ponieważ to wykonawca w ramach przeprosin za własne pieniądze bez konsultacji z lokatorami położył takie, a nie inne panele. Gdyby pan burmistrz rozmawiał z mieszkańcami, to może by znał fakty, ale przecież tu nie chodzi o fakty, tylko o wybielanie własnych niedociągnięć i oszustw. Końcowy apel burmistrza, żeby nie podgrzewać emocji, rozmawiać, pokazywać, wskazywać, jest najwyraźniej apelem do samego siebie, do własnego sumienia. Mam nadzieję, że ten apel w końcu dotrze do wnętrza Tomasza Frischmanna. Otóż ta teczka zawiera tylko część pism, bo niestety Urząd Miasta w dalszym ciągu nie dostarczył nam całości korespondencji, o którą prosiliśmy wielokrotnie. Natomiast pozwolę sobie odczytać jeszcze pismo z 1 czerwca 2022 roku, które zapoczątkowało całą tą rozmowę z panem burmistrzem. Myślę, że ono po tych 8-9 miesiącach doskonale odda charakter tej sprawy. Myślę, że to jest dosyć ważne. Także, panie burmistrzu, w związku z kolejnym spotkaniem w dniu dzisiejszym z przedstawicielami Urzędu Miasta wnosimy o pisemne ustosunkowanie się do przedmiotu sporu. Od ponad roku pana urzędnicy nie wywiązali się z zapisów umowy najmu lokalu znajdującego się przy ulicy Księdza Jana Kutrowskiego 4A przez 5 w Ławie. Mianowicie w umowie 490/2008 z 11 czerwca 2008 roku zobowiązali się państwo do zapewnienia lokalu zastępczego na ewentualność prowadzonych remontów.
Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam warunków przeprowadzki na czas remontu. Nadmienić należy, że remont już trwa. Wielokrotnie był pan, jak i pana urzędnicy informowani, że lokal zamieszkuje dwójka dzieci, która powinna mieć zapewnione godne warunki do nauki i życia. Niestety przez niedopatrzenie urzędnicze nasza rodzina jest nękana. Państwa automat telefoniczny zapewnia o nagrywaniu rozmów w trosce o nas, o mieszkańców. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do nagranego zachowania się pana podwładnej, pani Małgorzaty Kwaśniewskiej, która przez ten telefon nas obrażała. Zastraszanie mojej rodziny, w tym dzieci, że państwo wtargną do mieszkania podczas nieobecności osób dorosłych, jest karygodne. Zaznaczyć należy, że państwa urzędniczka odmawiała kontaktu z nami i preferowała kontakt poprzez sąsiadów. Wydaje nam się, że zabawa w głuchy telefon, a tym bardziej zastraszanie i nękanie, nie przystoi urzędnikom miejskim. Bardzo prosimy również o zwrócenie uwagi firmie wykonującej remont, aby sprawy dotyczące remontu uzgadniał z inwestorem, czyli z miastem Oława. Nagabywanie nas i straszenie płaceniem odszkodowania wynikającego z opóźnienia remontu budynku jest niedopuszczalne, tym bardziej, że my jako mieszkańcy nie jesteśmy stroną w sporze firmy remontowej z miastem. Przypomnijmy, że to miasto nie dochowało zapisów umowy i nie potrafi zapewnić nam lokalu o zbliżonych parametrach życiowych. Powyższe pogróżki stosowała również pani Małgorzata Kwaśniewska. Teksty, które wypowiada ta pani, nigdy nie powinny paść z ust urzędnika. Traktowanie nas jako gorszy sort i wypychanie z naszego miasta, a w zasadzie naszego kraju, jest zwykłą podłością. Prosimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec tej pani. Powinien się też pan zastanowić, czy tego rodzaju osoba powinna piastować tak eksponowane stanowisko i kontakt z mieszkańcami. Przypomnijmy także, że w 2008 roku, kiedy przejmowaliśmy od państwa powyższy lokal, był on w opłakanym stanie, żeby nie napisać, iż w ogóle nie nadawał się do zamieszkania. Lokal ten był pozbawiony ogrzewania, jednak rozumiejąc trudną sytuację mieszkaniową w naszym mieście, zdecydowaliśmy się na zagospodarowanie tego mieszkania. Nadmienić należy, iż nasza rodzina posiada wszystkie wymagane dokumenty na dokonanie zmian architektonicznych w tym lokalu. Twierdzenie pani Kwaśniewskiej, iż tych zgód nie posiadamy, jest kolejnym kłamstwem. Jeżeli ta pani ma dowody na brak zgód, bardzo prosimy o ich przedstawienie. Tego typu wypowiedzi są szkalujące i godzące w dobre imię i nazwisko naszej rodziny. Po raz kolejny prosimy o zdyscyplinowanie swoich podwładnych. Od momentu zawarcia umowy z miastem na najem tego mieszkania zainwestowaliśmy nie tylko pieniądze, czas, ale także uczucia szczęścia budowania wspólnego rodzinnego domu. Zamontowaliśmy piec, zrobiliśmy podłogi, ściany, sufity, łazienkę, kuchnię, wymieniliśmy okna. Miasto w żaden sposób nie chce nam zrekompensować lat włożonego trudu w dbałość o to mieszkanie. Nie uważamy, żeby były to luksusy, jak się wyraziła pani Kwaśniewska o naszym mieszkaniu. Nie wiemy, czy mamy odebrać to jako wyrazy uznania dla naszej ciężkiej pracy, czy też drwiny. Niemniej jednak ten luksus osiągnęliśmy sami swoją wytrwałością i dbałością o przyszłość naszych dzieci. I myślę, że tu zakończę. Chciałbym Cię prosić, żebyś opowiedziała, w jakim stanie odebraliście to mieszkanie i Państwo zresztą tutaj byli i też oglądali, jak to wyglądało i co Wasza ekipa musiała zrobić, żeby dostosować i dlaczego tak, a nie inaczej to teraz wygląda.